Hej, witam was z kolejnym odcinkiem Long War'a po bardzo dobrej misji i od razu się biję w pierś. Mea culpa. Popełniłem błąd. Zapomniałem się jak żółty odził, jakbym nigdy w Long War'a nie grał. Fajnie, wysłałem elitę na poprzednią misję. Zawaliłem końcówkę tej misji. No może nie zawaliłem, zagrałem słabo końcówkę tej misji. I w tym momencie nie mamy poczciwych nikogo z elity. Więc następnym razem, jak będę miał taki głupi pomysł wysłać elitę nie na ostatnią misję, tylko na jedną z środkowych misji, to kurde, kopnijcie mnie jakoś telepatycznie w mój tyłek. Bo w tym momencie mamy podchodzący do lądowania jakiś ogromny statek, który prawdopodobnie zaatakuje naszą bazę lub zrobi nam terror. I mamy swarming uprowadzenia, za którą jest kasa, a ta kasa kusi. Tym bardziej, że nam ostatnio dopisał w komentarzu HateGecko, że on jest taki łakomy na kasę i na meld, więc by próbował meldy zdobywać tam w misji, chyba w komisariacie policji. No mnie kusi ta kasa, więc na tą kasę się kuszę. Włączyłem czas? Nie włączyłem czasu. Więc lecę na tą misję. Ostatnio, czyli wczoraj, zrobiłem sobie skład. Jednakże zastanawiam się nad jedną zmianą. Czy nie zaryzykować i zamiast tektonika nie dać snajpera? Myślę, że tak zrobimy. Zaryzykujemy i zamiast tektonika dam sobie snajpera. Tak przemyślałem to, przespałem się i stwierdziłem, że tylko kto? Sokole Oko czy Montius? Sokole Oko. W ogóle chciałbym po tej misji chyba kupić ostatni poziom medali i dać medale za atak na bazę obcych. Dobra, może być to. Twoja snajperka. Nie ta. Podpórka do celowania. Czy ty możesz mieć... Nie, ty byś mogła teoretycznie mieć zieloną amunicję, którą już nie mam, jej zielonej amunicji. Nie możesz mieć zielonej amunicji? Nie możesz mieć to, co mi się tam coś pochrzaniło. Masz hit... Co ja bym ci jeszcze mógł tutaj dać? A, dam ci scope'a. Będziesz po prostu dzisiaj wymiatać jak mało kiedy. Dobra, weźmiemy sobie Sokole Oko i ruszamy na tą misję. Trzymać kciuki, a mogę niestety tylko jednego nacisnąć. Trzymać kciuki, bo zapowiada się bardzo ciężka misja. Swarming. Nie mówię o sektopodach, nie mówię o eterialach i nie mówię o cyberdyskach. Bo ostatnio jak sobie tak troszeczkę pół żartem powiedziałem, że będą dwa lub trzy sektopody, dostaliśmy dwa sektopody i to był tylko heavy poziom. Chyba heavy. A teraz mamy nawet nie very heavy, tylko swarming. Swarming, czyli najgorszy z możliwych poziomów. Heruj. Mapa stara. Z której strony zaczynamy? Oby była od strony magazynów. Dobra. Jesteśmy z tyłu za magazynem? Nie. Jesteśmy z tyłu za biurami. Tutaj są magazyny, tutaj są biura. Pytanie tak. Meld raczej się nie będę starał go zdobyć. Bo mam za słaby team, żeby łapać meld. Prawdopodobnie musimy się zastanowić, jak tutaj zrobić to. Tu jest mało osłon, więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby mi się tu wycofać i zacząć czyszczenie od tego magazynu. Wyczyścić magazyn i poruszać się w tamtą stronę. Tym bardziej, że atakując od strony magazynu, mam otwarte całe biuro. I tutaj jest parking z tamtej strony i będę mógł też nowy parking obstawić. Więc myślę, że tak. Mój gunner pobiegnie tylko... Gdzie ja będę na początku? Czekajcie, nie gunner. Na początku niech pobiegnie mój duch i sprawdzi, czy tam czegoś nie ma.
Wydaje się, że tu jest czysto. Okej, jest czysto. To w takim razie mój gunner na razie podbiegnie tutaj. Później będę chciał chyba ją tutaj do tych drzwi przestawić, ale to będzie później. Chciałbym jeszcze przechodzę na pozycję. Żniwiarza przesunąć tutaj. Ruszam do celu. Reszta się powolutku w tą stronę ruszam będzie przesuwała na overwatchach. Bez zbędnego pośpiechu. Meld jest drugorzędną sprawą, prawdopodobnie go nie zdobędziemy, więc nie ma się czym przejmować. To było ciężkie tupanie, czy lekkie tupanie? Dobra, sektoidy. Sektoidy i tupanie to może oznaczać jedno. Mamy na tej misji do rozwalenia... Nie ma problemu. Mektoidy. Nie sektopody, bo sektopodami byłyby drony. Pytanie, czy ja chcę się tutaj do tych drugich drzwi wybrać? Czy ja chcę cię zostawić tu, czy ja chcę zostawić cię przy tamtych drzwiach? Myślę, że przy tych drzwiach możemy cię zostawić. Snajper póki co nie będzie na razie potrzebny. Oczko może przy tych drzwiach zostać. Rakietier tutaj. Medyka możemy tu postawić. No dobra. Aj, mogę włączyć steading weapon. Okej, okay, mamy kogoś jednak z lewej strony. Więc boję się otworzyć te drzwi teraz. Ale otwórzmy, no muszę. Dobra, Meld jest z tamtej strony parkingu. Nic nie widzimy. Biegnijmy tutaj. Okej. Okay. Nic nie widać, czyli to prawdopodobnie jest tam w tych ciężarówkach z tyłu. No dobrze, no to na razie się rozglądamy i zostajemy tak jak jesteśmy. Okej, okay, ruszam, mechtoid. Był w ciężarówkach, tak jak myślałem. Okej, okay, kolega się nadział na overwatcha, kurde, ale nie trafił. Żniwiarz to nie jest, żółtek to nie jest. Ktoś jeszcze? O, Black jakby go trafił, to go zabije. Nope. Niestety. Okej, okay. Jest poza naszym zasięgiem. Jest poza zasięgiem, ale chyba nie jest na Overwatchu. Okay. Więc podbiegnij tutaj. O, pięknie, flankujesz go. Czy go będzie widziała Black? No, niestety. Byłoby pięknie, jakby go Black widziała. Stąd nic nie widzę. Stąd go prawdopodobnie będziesz... Nie widzisz go. No to tak, Black na Overwatcha. Ciebie prawdopodobnie schowam sobie tutaj. Snajper może... nasza Sokole Oko może podbić tutaj i się rozglądać. Oczko by się tu mogło przenieść. Myślę, że tutaj z tej strony na razie mnie nic nie zaatakuje, więc możemy się tak wycofać. Granatu dymnego myślę, że na razie nie potrzebujemy rzucać. Rozglądajmy się i liczmy na to, że się nadzieją na jakieś overwatche. Okej. Okay. I że nam nie wyjdą z drugiej strony. Dobra. Przyleciał tutaj kolega mechtoid. Pobiegł... A nie, te drzwi są zamknięte, czyli nie powinienem tutaj nic zobaczyć. Oczko, ściągnij Overwatcha. Okej, okay, lightning reflex. Rozwalić może tą z tyłu szafkę chyba. Długo się zastanawiał. Włączyłem tutaj czas? Włączyłem, 8 minut. Okej. Nie widzę tego sektoida, który go majstruje, gdzieś jest daleko. Kolega jest też dobrze ustawiony, bo mój
Większość moich żołnierzy nie jest w stanie do niego wstrzelić. Rozumiem. Dobra, Wojtek Gryko. O, widzicie, widzisz tego. Ale go nie zabijasz. A dobra, strzel do niego. O, widzicie. Jednak. I po krzyku. Jeden mniej. Zastanawiam się nad duchem, co duchem zrobić. Czy mógłbym ciebie gdzieś ustawić lepiej? To masz rakietę. Dobra, cofnij się tutaj. Idę. Tutaj ustawimy Black. Nie wiem, czy to nie za wcześnie, ale prawdopodobnie rzucę teraz sobie granat dymny. Idę. Żeby się tutaj na coś nie nadziać. Ale znaczy nie żeby się nie nadziać, tylko żeby ten mechtoid nam nie zrobił krzywdy. Ty duchu, wycofaj się tutaj. Okej. Rozglądamy się. Rozglądamy. Aha, ty nie możesz, to ty sobie kucnij. No i dobra, i teraz co zrobi ten mechtoid? Będzie strzelał do nas, czy się ruszy? Myśli, strzela jednak. Okej. Ale aż nie trafił, ale tylko jeden strzał miał. Ciekawe dlaczego. Dobra. Ty masz shredder pewnie... Powinnaś mieć shredderującą amunicję. Ściągnęliśmy mu osłonę. I teraz tak powinno być za 7. O, za 9. Ładnie. Żniwiarz by mógł go dwa razy też pociągnąć. 83%. Następnym razem cię dorwę. A teraz 73% pewnie trafisz. Jasne. Lecę na ostatnich pestkach. Jasne. A ty go nie widzisz. Trochę dziwne to. O! Żebym wiedział, że on tutaj jest, to bym zrobił to troszeczkę inaczej. Bo jakbym wiedział, że on jest tutaj, to bym to zrobił troszeczkę inaczej. Cholera, jakby się to ustawić, żebym mógł ich obydwu widzieć? Może stąd by gdzieś ich obydwu jestem widziała. Niestety widzisz tylko i wyłącznie tego. No szkoda. Myślałem, że będziesz widziała tego też sektoidego. Załatwimy jeszcze teraz. No ale trudno. Czy ty na run and gun byś mógł go gdzieś tutaj rozwalić? No nie, za daleko jesteś chyba. Moving. Okej, wchodzimy. Nie wiem, czy potrzebnie rzuciłem ten granat dymny, bo... Straciłem granat dymny, a nie jestem przekonany, czy był potrzebny. Tutaj sobie... Tu już nie ma osłon. Dobra, to ty się wysuń tutaj. Rozglądamy się. Dobrze, ja bym wiedział, że ten sektor cię tu... Tutaj ustawił, to bym troszeczkę inaczej to rozegrał. Okej. Okay. Gdzie się mały schowałeś? Wow! Tu był ukryty jeszcze ten Exalt. A widzicie. Taki jesteś mały spryciarz. Okej. Myślę, że stąd powinieneś go Sokoloko wypatrzyć. Tak jest, powinno być po nim. O, chyba nie. Smaż się w piekle. Nie doceniamy Sokolego Oka. Przeładowana. Sokole Oko trzeba doceniać zawsze i wszędzie. Sokole Oko to Sokole Oko. Przechodzę na pozycję. Okej. Okej. No dobra. Pierwszą grupkę mamy za sobą prawdopodobnie, bo ten został tam sektoid, ale...
na tym poziomie rozgrywki z aktorinami się już nie trzeba przejmować. Tak jest. Dobra, tutaj Overwatch, ty sobie przeładujesz, ty sobie Overwatcha, ty sobie Overwatcha, Overwatcha, ty sobie przeładujesz, i tu Overwatch. Prawdopodobnie się nadzieje na Overwatcha ten sektoid. Ojejku. Otwarła się przestrzeń na biuro, nic tam nie widzimy, więc szczęśliwie. No dobra, sprawdźmy, czy on jest tutaj. Nie ma go tutaj, więc prawdopodobnie ten sektoid poszedł do swoich. Możliwe, że gdzieś tutaj, gdzieś sobie uciekł. Czy ja chcę tam na niego polować? Nie jestem do końca pewien, czy chcę. On ma chyba tylko pistolet, więc nawet nie ma takiej broni, za którą bym chciałbym się za nim biegać. Już tam idę. Bardziej mnie teraz będzie chyba interesowała zmiana frontu na tą drugą stronę. Czyli ustawienie się na przykład tu. Wyruszam. I Overwatcha danie. Dobra. Chyba nie jesteśmy tu sami. Ufok w polu widzenia. Kolejny mentoid. No, Sokoloko zareagowała. Na skrzydła. Lub. Już nie będziesz kozaczyć. Okej, zmienili front. Melt się gdzieś skończył. Gdzie jest mój rakietowiec? Tu? Tu. Czy ty jesteś tam w stanie jakoś wpuścić rakietę? Nie jesteś w stanie. Najbliższa szansa byś miała stąd. O, widzisz tego, więc jest tam szansa, że tam by przeleciała ta rakieta, tylko że jak chybisz, to możesz narobić niezłego bigosu. Dobra. On jest chyba bez osłony, tak? No chyba on stoi bez osłony. Krzyżyk na drogę. In the zone? Pojazd mi zaraz wybuchnie. Jaki pojazd zaraz wybuchnie? Przecież ty nie stoisz koło pojazdu. Mam gnoja. Okej. Okay. Drugi sektor. A to on ten nie był widezon? No kurde. Dobra, teraz tak. Gdzie jest mój... Tu jest mój gunner. A ten pojazd zaraz wybuchnie. Okej. Okay. Już idę. Podbiegnij tu. Rozglądaj się. Czy tam jesteś jednak jesteś w stanie tam strzelić tą rakietą? A tam jest coś koło niego jeszcze, jakiś... Aha, dron tam jest. Tylko to nie jest rakieta shredderująca, więc... Ale nie widzisz go. Ciebie też nie za bardzo, kurde, mogę ruszyć. Czy on cię zobaczy, jak tu pobiegniesz? Albo tu. Dobra, zaryzykujmy. Dobra, widzisz go, ale on ciebie nie widział. Overwatch. Ktoś jeszcze powinien mieć granaty. Wiewiórka powinna mieć chyba granaty, tak. Wiewiórka ma granaty dymne. Da jest! Dobra. A gunnerka moja. O, gunnerka moja. Gunnerka moja, bo najlepiej by było ustawić ją tam, gdzie jest ten żniwiarz. No ale dobra, wycofamy ją, będziemy musieli sobie poradzić bez gunnerki. Wiewióra rzuca granat dymny, żeby nam się tu jakaś krzywda nie stała. Pytanie. Najbardziej by mi pasowało, żebyś tutaj całą ekipę jakoś... O właśnie, tutaj ekipa osłoniła.
bo reszta powinna być bezpieczna. Ależ i Overwatch. No i co? Dron ściąga z wojska tylko Overwatcha, okej. I Mechtoid. Czyś ty zwariował, Mechtoidzie? Tutaj idzie ten sektoid, tam, który wcześniej był pewnie aktywowany. Okej. To wybuchło. O! Ale przez to, że on wybuchł, to otworzył nam ścianę. Genialnie. Genialnie, bo ten Mechtoid już jest martwy. On jeszcze tego nie wie, ale już jest martwy. A raczej uciec spod mojej maszynki strzelającej jest problem. Dobra, wyczyść to, Sokoloko. To jest właśnie to, widzicie, jakbym przynajmniej zostawił po dwie osoby z elity. Chyba świecą wam światło, bo coś czuję, że może być ciemno. Jakbym zostawił po dwie osoby, tak powiedzmy czterech z elity i po dwie osoby z elity brał, to już by prawdopodobnie było po zawodach. Nie masz amunicji, to przeładuj i go załatw. Okej. Krzyżyk na drogę. Wysprzątane. Wysprzątane, to no to idziemy w tą stronę. Straciliśmy granaty dymne. Nie wiem, czy niezbyt zachowawcze zagrane to było. No, ale trudno, już to straciliśmy, to będzie się działo. Chyba tutaj już nic nie ma, więc mogę sobie przeładować. Wyrkę pasowałoby mi tutaj gdzieś zbliżyć. Może być tu. Ciebie też tutaj damy. Teraz tak, Overwatch. Przeładuj, Overwatch, idzie sektoid. Kto go zapatrzył? Madzia cup, ale to Madzia go nie trafi. Strix nie jest w formie szeleckiej. Ale kto? Kowal. Kowal go może zabić. Dokładnie. Duch. Duch jest to duch. Dobra, dwie grupki rozwalone, dwa mechtoidy z ten, drugi melt się przeterminował. Jestem w drodze. Okej, tutaj nic nie widzimy. O, nie, poczekaj, nie otworzyłem te drzwi. Spoko. Wygląda na to, że te pomieszczenia biurowe są bezpieczne. O cholera, kolejny mechtoid. No dobra. Kolejny mechtoid. Wyruszam. Kolejny mechtoid. Przyjąłem. Spok. I'm on it, commander. A, tylko teraz ściągnąłem cię, że ty nie będziesz widziała. Dobra, ale to za twoje oczy może posłużyć. Czy ja tam bym chciał. Nie pamiętam, jak oni byli ustawieni. I czy tam nie ma jakiegoś Overwatcha. Ciężka sprawa. Mógłbym rzucić granatę, ale to mógłbym zrobić to za chwileczkę. Strix niech pobiegnie tutaj do tych drzwi, w razie czego tam będzie mi mogła trochę powspierać. Liczę na to, że mi nie trafią sokolego oka. Dobra, załóżmy, że nie. Załóżmy, że nie będą w stanie strzelić do sokolego oka. Mam nadzieję, że nie będę płakał. O kurde, Bezaker i Floatery. Już nie będziesz go zaczyć. Dobra, Bezaker się zbliża. Pościąga na siebie trochę Overwatchy.
50% szans. Dobra, nie trafiłeś. Cholera. Ale zaraz go zabijemy. No Zeker nie raczej. Jak z takiego bliska mogłeś nie trafić? Aha, zniszczyłem szasłonę. To może być problem, jeżeli ja w Bezekera nie trafiam. Dobra, idą te małe gnojki. Dobra, Bezekera rozwalimy. No to jest pewne, że go rozwalimy. Czy ja chcę, żebyś już do niego strzelił? Czy nie, czy chciałbym wykorzystać close combat? Dobra. Ale tak, na początku może by było pasowało do niego strzelić, żebyś ty do niego strzelił. Więc podbiegnij może tutaj. I strzel do niego. Bo go średniesz. Właśnie o to średnięcie się rozchodziło. W close combat. Masz drugi raz, koleżko. I teraz jak Strix do niego strzeli, to powinieneś go z close combat zabić. Tu, on pobiegnie do niej, a ty go powinieneś z close combat zabić. A, nie zareagowałeś. Dobra, to jak ty do niego strzelisz, to teraz go z close combat będzie załatwić. No nie! Nie zareagowałeś na close combat. Dobra, Sokoloko, załatw go. Okej, ile mamy? 25 minut. Pasowałoby mi kończyć ten odcinek i pójść na mecz. 40, tu jest floater. Tutaj są te. Walnijmy do tego jednego sektoida. O. Jest martwy. O, masz double taba, bardzo ładnie. To może ściągniesz i tego drugiego. Niestety. Chybiłam gnoja. Niestety go nie trafiłaś. Żniwiarz widzi tego. No teoretycznie możesz do niego strzelić sobie raz. Aha. Nie myślałem nawet, że go załatwić na takich małych szansach. Sokoloko. Okej, okay, Overwatch. Tutaj Overwatch. Przeczesuję teren. Czekamy. Tam został ten mechtoid. A Sokoloko stoi tak, że może ten mechtoid będzie zrobić krzywdę. Są tam jeszcze jakieś sektoidy? Są jeszcze jakieś sektoidy. Ciekawe co ten mechtoid zrobił, czy on nas od tyłu nie próbuje zajść. Mamy z głowy floaterka. Zostaje nam w takim razie tylko ten mechtoid z takich gorszych kreaturek. Dobra, widzisz tego sektoida nadal, czy go trafisz tym razem? A, trafiłaś, ale żyje. Dobra, rzuć się tu. Załatw go. Powinnaś mieć hit and run i teraz pytanie, czy ja chcę, żebyś... a, ten mechtoid, on stoi tutaj prawdopodobnie za drzwiami. Nie! Naprawdę nie chciałem tego otwierać. Miałem w ogóle kursor gdzie indziej. Oż kurde. Powiem wam, że naprawdę nie chciałem tego otwierać. Zaraz będę na miejscu. Wypatruję nieprzyjaciół. O kurde. To może być kosztowne. Ale byłoby fajnie, jakbyśmy go ściągnęli. Dobra, ale teraz tak. On stoi tam. Jest szansa, że Sokola oko go stąd ściągnie.
nawet na 100%. Jeszcze. O, to źle to zacząłem, bo mogłem na początku jego zrobić, a później średnąć tego mechtoida. Dobra, wybiegnij tu. 99%, że trafisz tego. No dobra, no to dajesz. No byłoby to zdecydowanie lepiej. Lepiej by to poszło, jakbym to tak zrobił. Kurde, nic nie widzę. Dobra, podbiegnij tu. Bo teoretycznie nawet mogłem go chyba zabić, jakbym to tak rozegrał. Okej. Okay. Spróbuj. O nie, bo zniszczę ścianę tej. Strix. Albo i nie. Ale kurde, zabiłbym tego mechtoida. Zabiłbym tego mechtoida, jakbym to troszeczkę inaczej zagrał. A tak to Strix dostaje, że 6 i. I ktoś nie żyje. Dobra, to jest. To jest chyba tektonik. Mechtoida nie mogę złapać, prawda? No, on się nie świeci. Już tam idę. Ale możemy wziąć go, walnąć. To powinien być darmowy strzał. Już nie będzie szkoda żyć. I mamy ile? 30 minut. Już ponad... A, koniec. Dobra. Nie było tak źle. Nie było tak źle. Nikogo nie straciliśmy. Jedna ciężko ranna, tylko osoba... Taki swarm, jak może być. Co z tym lądowaniem? Prawdopodobnie olejemy to lądowanie. Bo ja musiałbym na to lądowanie wysłać elitę. A jak wyślę elitę, to się równa z tym, że zostaniemy w ogóle bez... O, automatycznie dostał tutaj kolejny z poziom. To będzie automatyczne z tym, że nie będziemy mieli do obrony później bazy nikogo, więc prawdopodobnie sobie musimy to odpuścić. Mamy trochę kasy. O, skopa i sobie broń zepsuliśmy. Dobra. Mamy 132 tylko, trochę mało. Potrzebowałbym... O Jezus, jeszcze trochę. Sprzedajmy tak sobie z trzech sektoid komanderów. Tych heavy tak, żeby 20 zostało. Tego też, żeby 20 tu. Tego też, żeby 20 zostało. Elitmytonów też, żeby 20 zostało. Mam nadzieję, że do niczego to później nie będzie potrzebne. O kurde, ile my mamy elerium. No może tak z 200 elerium jakby sprzedał. Dobra, tyle mogłoby by było zostawić. Sprzedajmy sobie tak. Już mam chyba za dużo kasy. No, chyba mam. Dobra, tyle gdzieś. 83,50 sprzedamy. No, myślę, że dużo to nie będzie nas kosztowało, a będziemy mieli troszkę kasiorki. Za tą kasiorkę chciałbym zrobić dwie rzeczy. Jedna to być medale. To ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, ale medale trzeba przydzielić. Gdzie są medale? Nie, chcę zamawiać żołnierzy. Chciałem promotion nacisnąć. Tak, ten medal bym chciał sobie przydzielić, bo komandor może być tylko jeden, ja dowodzę... O, nie mogę. Widocznie nie mam tyle zabitych obcych, żeby być komandorem. Bo to chyba jest od zabitych obcych. Czy konoel możemy, czy możemy porucznika dać? Pułkownika, konoel to jest pułkownik. No jaja sobie robicie. Również nikomu nie mogę dać. Majora już powinienem móc komuś dać. To wiecie co? To zastanawiam się, czy te medale w ogóle się opłacało kupić. No dobra, ale jak już kupiłem, nie będę używał autosave'ów, bo obiecałem wam, że nie będę autosave'ów nadużywał. Tak. Na pewno jedno takie bym chciał sobie kupić. Myślę, że można by było jeszcze jedną taką zbroję kupić, bo jak się psują zbroje, to jest problem. Myślę, że można by było jeszcze jeden kupić ten karabinek, żeby mieć ich cztery.
I to będzie. I jeszcze jedną może tą amunicję. Choć z tymi amunicjami nawet nie było tak najgorzej. Znałem się właśnie nad tą amunicją. Dobra, 16, można ją kupić. I jedną tą niebieską jeszcze amunicję, tylko nie wiem czy Shreddera. Czy ja mogę w ogóle ją kupić? Flag? A fly, nie, to nie ta. Combat. Tą chciałem. O, mogę ją. A nie mogę, 41 ona kosztuje. No trudno, to nie będziemy jej kupowali. Dobra, ruszmy jeszcze czas do przodu. Wrócił. Nie, nie, nie lecimy na to lądowanie. Jest, przeszukaliśmy bez hackera. I to jest wielki plus, bo będziemy mogli budować, znaczy no, opracować nowe zbroje dla naszych mechów. To on nam właśnie daje. Armor Technology, dokładnie. I teraz tak. To nie jest tutaj. To teraz bym chciał priorytetem zrobić. Tu nie mam tych 5 karabinów. Będę musiał te karabiny zdobyć. To bym chciał zrobić priorytetem. Dobra. Czy to się we Foundry zrobiło? To nie, to chyba nie było to do tych zbroi. To też. To też nie jest do zbroi. Powinno mi się tutaj odblokować takie technologie, które mi dają budowanie lepszych zbroi dla. Chyba że te zbroje się automatycznie otworzyły. Bo jak czytałem w encyklopedii, przesłuchanie bez Akera żywego daje nam, otwiera nam możliwość budowania lepszych zbroi dla naszych tych. Ej, coś jest tutaj nie tak. Tu się powinno otworzyć takie. Chyba, że muszę na początku to zrobić. I dopiero wtedy mi się otworzy te ulepszenia dla tych naszych mechowych zbroi. Właśnie sprawdźmy. Nie, tutaj mogę wysyłać do przerabiania na mechy, dobra. Tutaj mogę naprawiać, ale upgrade'ować zbroi paladyna tutaj nie mogę. Tutaj się rozbudowywało bazę. Mogę tutaj kopnąć. I dalej. Tutaj buduję sobie itemy. Więc tutaj też nie mogę sobie nigdzie upgrade'ować zbroi. No to nie wiem. Nie wiem gdzie to się robi. Już. No już kończę. No to nie wiem. Z tym problemem zostawiam. Jeżeli by ktoś z was wiedział, jak się, w którym miejscu się upgrade'uje zbroje dla mechów na poziom drugi defensera i na poziom chyba mech 5 defensera, to mi możecie podpowiedzieć. Bo ja w encyklopedii wyczytałem, że muszę przesłuchać żywego bez Zykera, wtedy mi się odblokują tam jakieś badania w laboratorium. Jak przeprowadzę te badania w laboratorium, to będę miał te ulepszone zbroje. Ale możliwe, że muszę zrobić to badanie. Więc może zróbmy to badanie. Zróbmy sobie to badanie i mam nadzieję, że to nam da po prostu lepsze zbroje. Więc. A power armor. No pewnie tak. Więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!